wiąże Zbyszek Nowak, oszustem nie jest, ale jest genialnym iluzjonistą. No to wiecie Państwo, to też dobrze, bo można dać medal z kartofla, jeżeli ten ktoś taki ma korzystny wpływ. Ale wiecie Państwo, w Polsce jest bardzo dużo firm takich oszustystycznych, które wykorzystują Polskę. To nie ma co się oskarżać wzajemnie, tylko po prostu... Kim byli ci ludzie wcześniej, którzy założyli firmę Orange, tę po lewej, i Play, tę po prawej? Kim byli ci ludzie, jaki mieli cel, że oni po prostu założyli, proszę Państwa, te firmy? Ten współpracownik Grażyna, no, oficer wywiadu, defektor, wcześniej zasłużony, no może w cudzysłowie, działać Solidarności, też taka postać o wielu twarzach, którą opisuje... Postać o wielu twarzach. Wielu tych postaci jest właśnie pochodzenie społeczne, no, skromne najogólniej rzecz. Ja widzę w tych osobowościach, w tych ludziach właśnie dążenie do tego, żeby za wszelką cenę z tych... Tak. Albo on gada, albo on gada, albo on nie gada. Wyjść i widać... W tych próbach obierania kolejnych masek, kolejnych twarzy, no właśnie próbę wyzwolenia się z tego ograniczającego ich, w ich mniemaniu, środowiska głównie jakiegoś prowincjonalnego, takiego skromnego, no nieefektownego. No najbardziej skrajny przypadek to jest ten Czesław Śliwa, czyli po prostu Icek, uratowany cudem z Holokaustu przez polską rodzinę, która właśnie mu nadała to imię. Dajmy powietrze z Saskiej Kępy, może dobrze? Jedno jedyne prawdziwe kłamstwo w jego życiu, no bo dzięki temu kłamstwu, to, że przyjął polską osobowość, czy tożsamość, no przetrwał wojnę. Ale ciekawe, później w każdym ze swoim oszustwie zostawiał przy jednym, że on jest właśnie nie żadnym Czesławem Śliwą, tylko Jackiem, głównie tak się nazywał, Silversteinem, Silberzweigiem, no te wersje nazwiska były różne, ale właśnie te korzenie żydowskie, jak gdyby były w każdym tym jego kłamstwie elementem wspólnym, że on gdyby przez te kłamstwo, mam wrażenie, szukał też jakiejś tej swojej tożsamości, no i przez to kłamstwo, jak gdyby on w ogóle został, no, można powiedzieć, uratowany w czasie wojny. Taka ciekawa, no, zbitka jakichś uwarunkowań, to jest przypadek ekstremalny, ale w każdym chyba z tych osób, w każdym z tych bohaterów widać właśnie tą chęć przemożną zakładania maski, imponowaniu otoczeniu, no, a przy tym też, no, nie oszukujmy się, dorobieniu się. W czasach PRL-u głównie chodziło o to, żeby się dorobić. Nie chodziło za bardzo o sławę, bo przestępstwu sława nie służy. Natomiast w III RP to się odwróciło zupełnie. Przestępstwo miało służyć zdobyciu nie tylko pieniędzy, ale również sławy i popularności. Znaczy, do końca bym się z tym nie zgodził, bo akurat w zasadzie tak, ma pan rację, natomiast akurat te przypadki dość wyjątkowe, jakie wybrałem, właśnie pokazują, że ci ludzie nawet jakby uprawiający swoją działalność w PRL-u, oni właśnie chcieli zyskać tą sławę. Widać, jak oni próbują zbudować swój mit. No bo jaki, powiedzmy, taki, no, jakby efektywny i taki, no, działający na dłuższą metę oszust będzie na przykład składał listy uwierzytelniające u przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego, tak jak to robił fałszywy konsul austriacki Czesław Śliwa. No, on doprowadzał to oszustwo aż do ekstremum, właśnie jakby szukając poklasku, moim zdaniem. Mimo wszystko gdzieś ten element takiej, no, mitotwórczej działalności, chęci zabłyśnięcia pojawiał się w tych postaciach, ale jest prawdą, że jakby, no, wykrystalizowało się to już po 89 roku. No, czego najlepszym przykładem jest właśnie Anastazja P., moim zdaniem, no, taka prekursorska celebrytów, czyli osoba znana z tego, że jest znana, no, ale trzeba jej oddać, że udało się sprzedać 400 tysięcy egzemplarzy swoich erotycznych immunitetów, których zresztą sama nie napisała, zrobił taki dziennikarz, ghostwriter Jerzy Skoczylas. Poza tym sam ten Skoczylas przyznawał, że to, co napisał w tej książce, to są bzdury, czy bzdety, jak on to mówił. No, umiejętność sprzedania niczego w 400 tysiącach egzemplarzy to jest rzeczywiście, no, celebrycka sztuka, tak bym to ujął. No ale to był początek lat 90. Teraz książki się już nie sprzedają w takim nakładzie. To też prawda. To trzeba bardzo powalczyć, albo rzeczywiście pójść w głęboką sferę erotyzmu. Nie będę tu wymieniał tytułów filmów i książek o jednym z panów, ale wróćmy jednak do tego PRL, do przełomu III RP, PRL i III RP. Wówczas uwłaszczyła się tylko jedna grupa społeczna. Służba Bezpieczeństwa i funkcjonariusze PZPR. Ale z tych ludzi również wywodzili się kanciarze, najwięksi kanciarze na początku III RP.
To jest to hasło, że prawda, pierwszy milion trzeba ukraść, które jest takim jakby synonimem tej transformacji ustrojowej. No rzeczywiście jakby ceną kompromisu ustanowionego przy okrągłym stole było to, że no, nie ruszamy, prawda, tej dawnej ekipy i pozwalamy jej się uwłaszczyć. I właściwie no, to obie strony zdawały sobie z tego sprawę i mimo wszystko tą cenę postanowiły zapłacić. No i nie ulega wątpliwości, że to na pewno też sprzyjało temu, że te dawne elity były bardziej chętne do przeistoczenia się w elity demokratyczne, bo widzieli w tym po prostu element swojego zysku i bezpieczeństwa. No zawsze pozostaje pytanie, znaczy po pierwsze, Polska nie jest tu wyjątkowa, bo sobie patrzymy na kraje bloku wschodniego, to może z wyjątkiem Niemiec, które są dość specyficzne, no i też no, do pewnego stopnia Czechosłowacji, bo to mechanizm dość uniwersalny, co oczywiście nie oznacza, że należy go pochwalać. Natomiast nam zawsze, to jest trudno ocenić, na ile ta cena, jaką zapłacono, była wygórowana. No zawsze jest ten argument, ale zaraz, transformacja miała miejsce pokojowo. No pytanie, czy gdyby nie przyciśnięto tej śruby wcześniej, to ten pokój byłby zagrożony, no i ta transformacja pokojowa byłaby zagrożona. No pytanie jest no, o tyle jakby zawieszone w próżni, że nie mamy tej alternatywy wizji, nie wiemy, co by się stało. Natomiast na pewno stało się jakby wygodnym argumentem do jakby wyjaśniania no, patologii, które jednak przecież zaistniały w tej młodej, początkującej polskiej demokracji. No, tu bym się do końca nie zgodził, że transformacja przeszła pokojowo. Fakt, nie było w sensie rozlewu krwi, walki zbrojnej, egzekucji masowych i tak dalej, ale jednak w 89 roku, kiedy zachodziły te zmiany, dochodziło do mordów politycznych. No, trzech księży zamordowanych oczywiście w tym jednym roku. Oczywiście, to była zgoda. No, ale wróćmy do tych aferzystów III RP. Czy może pan powiedzieć o pierwszych aferzystach, którzy się pojawili na arenie politycznej, może za dużo powiedziane, ale społecznej? Takie największe, no, które do dzisiejszego dnia robią wrażenie, no, przekręty, jak można powiedzieć, na pewno były związane z tym słynnym funduszem obsługi zadłużenia zagranicznego, prawda? Afera FOZ, tak zwana. Rzeczywiście, no, grube miliony, tylko jeszcze, no, to słowo jest no, trochę przenośne, bo wtedy też waluta była trochę inna, hiperinflacja i tak dalej, ale rzeczywiście grube miliony, no, w twardej właśnie walucie dewizowej wtedy wyprowadzono z Polski. Pamiętajmy, że te elementy uwłaszczeniowe, one się zaczynają już w 88 roku właściwie, prawda? Za Rakowskiego to już można mówić, że to... No tak, w latach 80. były sklepy polonijne, to też była taka... Spółki joint ventures, prawda? Tak. Jak najbardziej. Tutaj rzeczywiście jakby się stworzyła taka możliwość, no, luka w przepisach, która oczywiście nie była, no, przypadkowa, no, no że głównie wydawałoby się strażnicy ustroju, który właśnie własność miał, no, w nie najlepszym poważaniu, no, oni zaczęli na tym korzystać. I rzeczywiście, no, no, trzeba szukać tych źródeł pierwszych kar, jak aparat FOS, później ArtB, prawda, te różne dziwne spółki, które zaczęły powstawać i nagle upadały po tym, jak wzbogacili się ich właściciele, no należy szukać na styku na pewno służb specjalnych, jednak starego systemu. No, no te służby specjalne, chociażby teraz przywołane, sieć kantorów wymiany walut uruchomiona w ciągu jednej nocy. No właśnie, przez no właśnie. Majora Służby Bezpieczeństwa, chyba majora pana Gawronika wówczas. Ale zobaczmy, że to w jakiś sposób odbija się czkawką do dziś. No, wystarczy popatrzeć na aferę Amber Gold. Tam rzeczywiście no, na pewno nie znamy jeszcze różnych zależności, jakie tam miały miejsce, ale moim zdaniem oczywiście nie mam na to dowodów, takie jest moje wyczucie. No, należy szukać również w tych jeszcze starych porządkach, starych układów. Przynajmniej też mechanizm zastosowany jest całkiem podobny, jak właśnie na początku lat 90. w tym okresie takiej wolnej Amerykanki, no, z samym dobrodziejstwem inwentarza. Miało to też jakieś plusy, no bo ludzie mogli handlować bez ograniczeń, no ale to też miało taki właśnie skutek, że można było kantować bez ograniczeń, mówiąc krótko. No zobaczmy, że na przykład sprawa już tych demokratycznych, powiedzmy, czy trzecio RPO-owskich służb widoczna jest w tych sprawach pojedynczych, chociażby Anastazja P. była podejrzewana o związki z UOP-em, moim zdaniem troszeczkę na wyrost, ale jednak no, jest charakterystyczne, że ona jakoś się skupiła na atakowaniu tylko prawicy, prawda, jakby manifestowała swoje związki z lewicą. Dzisiaj posłowie lewicy, którą ona opisuje, są raczej przedstawieni w zdecydowanie bardziej pozytywnym świetle niż tej prawicy. Ona zaatakowała przecież głównie marszałka ówczesnego Andrzeja Kerna, prawda? Oskarżyła
prostu o gwałt, no to nie jest zabawa. No i te jakby działalność służb, no pamiętajmy, że no jest pewna ciągłość, o co tu dużo mówić. I bez wątpienia jest ta działalność no, kluczem do wyjaśnienia wielu dziwnych i krótkich karier z okresu transformacji i tej młodej trzeciej RP. W takim razie otwarcie zbiorów zastrzeżonych w IPN-ie coś wyjaśni? Nie. Celna odpowiedź. Moim zdaniem nie. Po prostu, no co ciekawsze, materiały albo zostały zniszczone, no albo w jakiś sposób inaczej wykorzystane. No jest oczywiste, że jak mamy materiał bardzo cenny, na którym nam zależy, to nie oddajemy go nawet do zbioru zastrzeżonego. I ja tutaj, no ten bębenek, czy ten balonik, który jest trochę nadmuchiwany wokół zbioru zastrzeżonego, no chciałbym jednak przekuć. I to zresztą mam wrażenie, że IPN robi, żeby mówić, no na spokojnie, przeczytajmy to, co jest. Moim zdaniem nam żadnego przełomu wielkiego nie będzie. Wracając do bohaterów pana książki i pytania, kim byli, także, proszę państwa, mamy tutaj strażnicę, ale dostałam też dzisiaj strażnicę tego złego. Przeważnie mieli tą ikrę w sobie, chociaż ten czasem bojarski, o którym mówiłem, był inżynierem architektem, który zdobył dyplom jeszcze przed wojną w Gdańsku. Tak więc on rzeczywiście był tutaj bardzo najbardziej wykształcony, ale chociażby Marzena Domaros, czyli ta Anastazja P., no, próbowała się dostać na dziennikarstwo w Gdańsku, nie udało jej się. Zbyszek Nowak, ten wyjątkowy przykład, o którym mówiłem, no też i mał różnych zajęć i trudno dopiero jakby znalazł tą żyłę złota w postaci bioenergoterapii. Teraz mam mnóstwo dyplomów, tak więc także agencja prasowa, proszę państwa, nadużycia. No Najmrocki, on skończył samochodówkę, prawda? Samochodówkę.